Dzień dobry, nazywam się Jakub Wojewódzki, prowadzę program Kuba Wojewódzki. Kuba Wojewódzki, a nie Kuba Wojewódzki, Kuba Show. Nie ma takiego programu. W show biznesie jest tak, że nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, a potem wszystko naraz. Dwa dni temu się dowiedziałam, że jestem zaproszona do programu u Kuby Wojewódzkiego. Trzeba się w coś ubrać, trzeba się przygotować, trzeba przejrzeć swoje błędy. A dajcie mi spokój, to wszystko, nerwy, nerwy, nerwy. Kto śmieci wyrzuci? Ja myślałam, że jestem zaproszona na podcast, w którym nie ma kamery. Przygotowywałam się, wysłuchałam podcastu z moją panią profesor. Uwielbiam jeździć mną ze śmieciami. Ale jaki ładny worek. No. Pikowany. Taki pikowany, taki zimowy. Glamour. Glamour. Nawet worek na śmieci musi być glamour. Sypaj proste kawę. Tak. A ja wtedy powiem, że nie pamiętam kiedy to było, ale ponad 20 lat temu byłam u ciebie w programie, kiedy byłeś jeszcze takim dzieciakiem. No przecież on jest niewiele młodszy, o 3 lata młodszy jest ode mnie. O 3 lata tylko. 3? Gość, który nie dojechał. Generał. Jakiś tak. Użył się i nie dojechał. Cały program był ze mną. Czujesz? Się nagadałam wtedy. Byłam podwójnym gościem. Poświęcony cały odcinek był mnie. I wtedy rozmawialiśmy o tym, że nie znoszę widoku sikających na poboczu facetów. Że to jest dla mnie niezrozumiałe, że ktoś wyciąga swojego penisa i leje na oczach mijających tych. I powiedziałam wtedy, że jak zrobię prawo jazdy, to będę ich spychać do rogu. Po tym programie postanowiłam zrobić prawo jazdy. Mały Jerzyk, to o mnie. Młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Suszyć jedynki, po prostu zęby szczerzyć. Bujać budynki i w końcu w siebie wierzyć. Dobrą dykcję. Jestem producent, piszę to na fonie, pomyślę, gdzie ziomek. Przecież kochasz tatuaże. Czekaj, pod wojewódzkiego, bo normalnie się tutaj wchodzi. Ale co ty robisz tego zamieszanie, no? Przyjechałam po prostu wystąpić w programie, no. Wielkie mi coś. Wszystko mamy? Huhucha, huhucha, nasza zima zła. It's snowing! Pada śnieg. Srebrzysty śnieg. A może to jest jutro? Na pewno dzisiaj. Na pewno. A może jednak jutro? Może się pomyliłeś. No niestety, na pewno nie. A to nie dzisiaj przeżywana. To byłby numer, nie? Jutro. Jak jest moje imię? A może to jest ze starego programu jeszcze? Tak, sprzed jeszcze trzech lat. Nie, w Star Voice to ja miałam tam gdzieś, tam na końcu, nie? Słuchaj, jak ja się dowiedziałam, jak doszło do mnie wieczorem, w nocy, przed snem, że to jest jednak program nagrywany, a nie podcast, bo przeczytałam ze zrozumieniem, że to jest ostatni odcinek sezonu, wpadłam w panikę, serce zaczęło mi walić, zaczęłam w głowie już wymyślać pytania i odpowiedzi, a dzisiaj luz. Lamborghini Urus. Ale fajne felgi. W kolorze jajecznicy. Dzień dobry, pan młody. Bo chciałbym. Dzień dobry, bardzo miło poznać panią. Myślałam, że masz coś z moim nazwiskiem wspólnego, że tak poszedłeś w tego Jerzyka. No nie, ale myślę, że dzisiaj dużo żartów będzie na ten temat. Tak? No, że będzie młody Jerzyk i a ja powiem, a ja jestem stara Jerzykowa. Dobra, powodzonka. To tak 11.20 bym przyszedł z dźwiękowcem. 11 jest. To 20 po, będę z dźwiękowcem. Dobra, poczekajcie, bo ja się muszę... Już nie kręć, nie kocham, bo ja muszę się skupić. Muszę się skupić na odpowiedziach. Nie wiem, co mam mówić, jestem nierozrywkowa dzisiaj. No to ci się załączy. Nie załączy mi się. Nie, muszę... Nie wiem, nie mam tego. Nie mam partnera do wygłupów, no. Weź coś powiedz głupiego, coś, rośniesz mnie. Samo wyjdzie, to zawsze ci wychodzi. Jak się, jestem wyluzowana, a jak jestem spięta, to nie chuj.
swojego youtubera. Ja nie mam. Ale kolorystycznie w ogóle. Kto nam zrobi zdjęcie? Zlecam zdjęcie. Tak w ogóle Jerzyka się pokazuje. Pokaż, dlaczego by się jeszcze czegoś nauczyć. Zapraszam. Młody Jerzyk, chciałbym tylko przeżyć. No, najważniejsze, że wszystko się zgadza. Kolorystycznie, nastrojowo. Dzięki. Pierwszy raz jesteś? Drugi. Drugi. Uważaj na próg. Dobra, to ciebie już zaproszę. Tak, tylko chwilkę. A może tu ekipa z YouTube'a pomoże podświecić? A tu się zapali światło. Czyli wychodzimy na fragmencie z polem drogi. To było kosmiczne wydarzenie. Najpiękniejszy koncert mojego życia. A ja może się przedstawię, Paweł jestem, ja kontynuuję pani rolę, czyli biegam po polu i piję kakao. A, bardzo dobrze. Festiwal robimy, gdzie zero alkoholu, tylko kakao. O, czym ja się tylko tu nie poślizgnęłam, najgorsze wejście. Nieszczęście? Nie, chodzi o to, wiesz co, żeby nie p***olić tak jak ja za dużo, tylko... Ale on ci nie pozwoli. Esencjonalnie. Tu jestem bardziej jakbym szła do spowiedzi, nie? No, za chwilkę zaczynamy. Dobra. I zapraszam już poza. 3, 2, 1! Bardzo szanuję. Będzie tego listopada. Dziękuję wam bardzo. No bo jak starsza pani przyklina, to zawsze jest śmiesznie. Ale masz taki luz w sobie. Dobrze, to chodźcie za mną, pójdziemy do Kuby. No chyba było fajnie. Podobno parę osób się śmiało na widowni. Wspaniale pani wygląda i super buty. O, dziękuję. Przypomniałam sobie, że je mam. I wyczyściłam. Uwaga pod nogi. Na pewno nie znasz jej rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Jakub Wojewódzki, prowadzę program Kuba Wojewódzki. Kuba Wojewódzki, a nie Kuba Wojewódzki, Kuba Show. Nie ma takiego programu, a moim gościem jest niezmienna, znaczy niezmiennie niezmienna gwiazda polskiego show biznesu. Seks babcia. Jak to jest po angielsku? Gilf. Nie sprawdzajcie, co to znaczy. Zapraszamy w najbliższy wtorek o godzinie 22.40. Jeśli lubicie nieprzyzwoite rozmowy, to taka będzie ona. To tym bardziej się włączcie. Pokażemy młodemu pokoleniu, co znaczy siła starszego pokolenia. A dzięki temu facetowi zrobiłam prawo jazdy. Jestem pod strachem ulic. Także uważajcie. Uważajcie na mnie. A jak macie problemy z prawem jazdy, to zapraszamy do mnie. Nawet Piotrka Kraśko. Zapraszamy. A teraz Majka nagrywa TikTok. Dziękuję. Zapraszam pani Maju na kanapę. Powodzenia. Znaczy musimy grać. Przepraszam, musimy grać. Już stary, mamy cały wóz. Będę cię śledzić, jak gdzieś będę. Uwaga, uwaga. My musimy uciekać już, bo nie zdążymy. No tak, tak. Bo mamy śnieg, gdy jedziemy do Bydgoszczy. O kurde, koncert? Mamy event. No. 16.30 mamy próbę, więc się spada. No nie, nie, nie. Z naszej strony to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszam na koncert. Przyjdę. Jak zobaczę, to przyjdę. Dobra. Już z głowy. Teraz lecę na występ do Żnina za Bydgoszcz. Chyba było fajnie. Zresztą, jeśli oglądaliście odcinek Kuby Wojewódzkiego z moim udziałem, to pewnie już pośmialiście się trochę ze mnie. A my się widzimy w następnym odcinku.